Cześć, witam was serdecznie w kolejnym, no i w końcu, w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Sunset Overdrive i już wam tłumaczę, dlaczego tak dawno odcinka z tejże gry nie było. Oczywiście Facebookowi doskonale wiedzą, o co chodzi, osoby, które mi przyglądają na Asku tak samo wiedzą, o co chodzi, ale tłumaczę całej reszcie, ponieważ no znaczna większość jest was tutaj tylko na YouTubie. Tak więc miałem dwa problemy z tą grą. Raz, źle wyłączyłem najprawdopodobniej grę, przez to granie chciała mi się uruchomić. Też zmagałem się z problemem przez chyba dwa dni, aż w końcu odinstalowałem grę. Pobrałem ją od nowa, bo ja mam wersję cyfrową tej gry. No i w końcu problem się udało rozwiązać. Nagrałem dla was jeden odcinek. Pamiętacie, tutaj ta akcja się działa właśnie w tym miejscu, gdzie dowodzący właśnie tutaj tego pałacyku Shaolin, czy jak to tam można go nazwać, wypił tego energetyka, zamienił się w smoka, ja go musiałem pokonać. No i później, po wykonaniu tej misji, miałem otrzymać od tego gostka, bez nóg i rąk, właśnie instrukcję, aby iść do takich porąbańców, którzy traktują życie jako prawdziwy świat RPG. No i tej instrukcji niestety nie dostałem. Błąd o tyle był poważny, że najprawdopodobniej nikomu więcej się takiego nie zdarzyło, ponieważ ja pisałem do supportu, pisałem też do... Znaczy pisałem, no pisałem też na forach tutaj zagranicznych, czy ktoś miał taki problem, żeby mi pomógł. Pytałem też różnych osób, które grają w Sunset Overdrive. Nikt takiego, naprawdę w internecie nigdzie nie mogłem znaleźć rozwiązania tego problemu. Support tutaj tej gry też nie wiedział, jak tutaj tą sprawę rozwiązać. Radzili mi tylko, żeby usunąć save'a z chmury, usunąć save'a po prostu też tutaj z dysku i grać od nowa. Niestety wiązało się to z dosyć długim tutaj przejściem gry ponownie. Ja miałem rozegrane 13 godzin rozgrywki, bo to co widzieliście na YouTubie to było jedno. Ja wam pokazywałem praktycznie tylko misje główne, a też wiele rzeczy robiłem, aby tą postać troszkę upgrade'ować. Z tym wszystko straciłem i musiałem tą grę przejść od nowa. Znając siebie, powiem wam, gdybym nie nagrywał tego materiału z tej gry, a grałbym tylko dla siebie, pewnie bym tą grę, gdyby ona była w pudełku, wywaliłbym przez okno i miał po prostu gdzieś to wszystko, co z tą grą związane. Bo to mnie wkurza, jak ja muszę przechodzić drugi, wkurza mnie to w k***a po prostu, powiem wam szczerze, naprawdę. Wkurza mnie to, że muszę grę przechodzić od nowa, nienawidzę czegoś takiego robić, nienawidzę przechodzić gry drugi raz w tak krótkim odstępie czasu, bo to jest, no... Traci ta gra w moich oczach piękno po prostu, jak ja widzę co mam robić, ja wiem co mam robić, ja lubię odkrywać rzeczy nowe i to mnie naprawdę wkurza wszystko. Przez to pewnie gdybym grał sobie sam, olałbym grę i bym na tym skończył, ale wiem, że naprawdę wielu z was, bo ta gra jest dobra, ona jest dobra, ale te błędy wkurzały mnie. Wiem jak wielu z was ta gra się podobała, jak wielu z was pytało mnie kiedy kolejne odcinki, więc postanowiłem, że jednak kurczę, dla mnie nie wiem, kończenie serii tak o, tak nagle sobie to jest taki troszeczkę brak szacunku dla widza. Wiem, że sam nie dokończyłem Red Dead Redemption, ale tą grę cały czas w planach mam dokończyć może w formie streamu, ponieważ tam jest strasznie dużo dialogów i ciężko mi się skupić na rozmowie podczas gry z wami i też po prostu graniu jednocześnie, więc tą grę sobie puściłem, ale mówię, no nie mogę czegoś takiego zrobić, że po prostu zaczynam serię i ją przerywam, bo gra mi się zbugowała. Nie no, przejdę jeszcze raz. Namęczyłem się. Aktualnie jest godzina chyba 3:30 w nocy, jak skończyłem tutaj dojść do tego momentu i mówię, muszę nagrać kolejne odcinki, ponieważ ogromnie was szanuję i nie chciałem pozwolić sobie na to, żeby tutaj tą grę olać i zostawić tak jakby było, czy też zakończyć ją później. Nie. Stwierdziłem, że muszę to przejść, muszę troszeczkę się namęczyć, aby tutaj no dalej kontynuować. I daję grę drugą szansę, nie chcę jej tutaj w jakiś tam stopniu negować przez to, że no mi się zgliczowała. No mówię, to nie jest, nie każdy miał z tym błędy, to ten błąd mi się tylko pojawił. Nie wiem, być może źle grę wyłączyłem, może nie wiem. Nie mam pojęcia co było powodem, ale stwierdziłem, że daję jej drugą szansę, nie będę już więcej marudził. Namarudziłem po prostu, kiedy to grę przechodziłem. Aha, i właśnie, gramy sobie jeszcze też kobietą dodatkowo, zobaczcie, wziąłem murzynkę, mówię, a troszeczkę sobie grę urozmaicę, bo naprawdę nienawidzę przechodzić w tak krótkim odstępie czasu grę drugi raz. Ja lubię po prostu w jakimś tam stopniu przejść sobie grę, lubię przechodzić czasami gry, jak są naprawdę bardzo dobre gry, to lubię sobie przechodzić drugi raz, ale nie po takim krótkim odstępie czasu, więc mówię, wezmę kobietę, pogram kobietą, a też wam potem pokażę w materiałach, jak się gra kobietą, bo te dialogi wyglądają troszeczkę inaczej. Znaczy, no głos jest kobiety, tylko na tym polega. Zauważyłem też, przychodząc w tą grę, że jeśli chodzi o rozmowy z innymi tutaj naszymi kolegami, to większość, zdecydowanie cała większość tutaj rozmów, jakichś dialogów wygląda mniej więcej tak, że oni bardziej mówią bezosobowo, że tutaj pasuje to zarówno dla faceta, jak i dla mężczyzny, ale zdarzają się takie błędy, że mówią do nas jako
do faceta, a jesteśmy kobietą. Zdarzyły się takie błędy, naprawdę było coś takiego, więc mogę wam o tym powiedzieć. Ale dobra, no i właśnie, jak ja tej instrukcji nie dostałem, gra mi się zbugowała, to kółko było zaznaczone, ale nie było właśnie tutaj tego żółtego znaczka, nie było tutaj możliwości wejścia. To kółko świeciło mi, ale nie miałem instrukcji i nie mogłem tu wejść, więc to był największy problem. Przez to nie mogłem kontynuować gry. No ale dobra, już nie wspominajmy o tym, bo już za długo chyba powiedziałem o tym, mówiłem o tym, więc dobra. Lecimy sobie. Hej tam, szukam Ignatiusa. Bałamutnik! Ej, czym jest bałamutnik? Może odstawcie te sterydy, a? Podejdź, włamywaczu, i staw mi czoło! Holku! Może rozejm, lub czas, czy jak tam zwał. A czy chcesz przysiąc wierność królowi? Ta, wierność. Niech będzie. Podejdź do ołtarza. Przyklęknij. Przysięgasz na bogów starych i nowych służyć królowi Ignatiusowi? Chwila. To jest Ignatius? Przysięgasz wierność? No. Na bogów, drzewa, czarnoksiężników itp. Czy to już koniec kwinseniery? Możesz powstać. Nie jestem lekarką, ale czy król nie potrzebuje autopsji? Zaiste król zachorzał. Zdejm zeń jarzmo choroby, która gnębi jego duszę. Czuję, że szykują się ostre misje w przyszłości. To są oczywiście ludzie, którzy za bardzo poważnie traktują świat wirtualny. Nazywam się Wendy i jestem tu jedyną osobą, która nie żyje w dwunastowiecznym marzeniu. Posłuchaj, Ignatius jest naprawdę chory. Potrzebuje nowoczesnych lekarstw i jedzenia. Kumam, żarcie, medykamenty i może jeszcze psychiatra w stroju kleryka czy coś. Serio, potrzebna mu pomoc. Martwię się o niego. Oni naprawdę serio traktują to, co normalnie widzą tylko w grach, ale tacy ludzie są, uwierzcie mi na słowo, są tacy ludzie, więc to nie ma się za bardzo co dziwić. Zobaczymy, jak się z nimi tutaj będzie współpracowało, bo mamy trzeci tak jakby rozdział, to jest przedostatni, bo ja ogólnie tutaj po pokonaniu tego smoka byłem w połowie gry dokładnie, więc teraz rozpoczynamy drugą połowę, jest to trzeci rozdział, jest ich ogólnie cztery, więc tak to będzie wyglądało. No i możemy zaczynać. Jak widzicie, wygląda to troszeczkę podobnie, czyli znowu mamy jakieś miejsce tutaj. Znowu wbiliśmy do jakiegoś namiotu, to akurat w tym przypadku to jest taka duża osada, taki budynek. Fajnie to wygląda, teraz wam pokażę z zewnątrz, albo później wam pokażę, jak to wygląda z zewnątrz. No i znowu mamy tutaj jakiegoś przewodnika, głównego dowodzącego i kilka osób, którym pewnie będziemy, z którymi będziemy tutaj współpracować i będziemy dostarczali lekarstwa, tak, do tego króla tutaj, który leży. Zobaczcie, jak to wygląda. Bekowo. Ale okej. Wykonamy sobie misję kolejną. Dwa tygodnie temu z Biry najechały nasze magazyny. Nasz król jest słaby i potrzebuje strawy. Sorka, nie rozumiem RPG-owego. Jakieś parchy ukradły nam jedzenie. Milcz, anachronistko! Jak chcesz. Wyruszymy do Kniei razem. Tam zbierzemy wikt. Jasne, braciszku, prowadź. Zdobądź pożywienie dla Ignatiusa i wyrwij Fargartię z okrutnych szponów głodu. Tędy? Wikcie, nadchodzimy! A co to w ogóle jest wikt? Ona tak samo tutaj będzie zastanawiała się pewnie nad wieloma rzeczami jak ja. Ach, misja! Śpiewać będę całą drogę. Żadnych pieśni przed dojściem do lasu. Jazda! Król Ignatius nie je, odkąd nasze magazyny z ambrozją opustoszały. Żywiliście się jakąś ambrozją? Ha, to w sumie dużo wyjaśnia. Uważajcie na to, co jecie, bo może wam zrobić niezły bajzel w głowie. Ufam, że wróci do zdrowia, gdy śniadać będzie przy tradycyjnej strawie. Uwolnijmy się od miejsca! Dobra, wiecie, to też mam zupełnie inną broń, którą sobie w trakcie tutaj ponownego przechodzenia zblokowałem. Nie muszę powiedzieć, że ja tych też słownic za bardzo RPG-owych nie znam, ponieważ
Jedyna RPG, jakie miałem okazję rozegrać, to było Fable 1, 2, 3 oraz Dragon Age. Nic więcej z takich gatunków. No nie za bardzo te gry mi przypadają, ten gatunek przypada mi do gustu, tak? Dragon Age czy też Fable to takie dwa wyjątki w sumie. Mam nadzieję, że będą nam wszystko na bieżąco tłumaczyć, o czym oni w ogóle mówią. Też muszę wam powiedzieć, że dzięki temu, że tą grę przeszedłem drugi raz, wielu rzeczy się nauczyłem, troszeczkę tą grę bardziej lepiej pojąłem. Ej, ci goście nie są wcale. Teraz zobaczcie też, jak można fajnie razem współpracować tutaj. Ja ich mrożę. Zaiste piękny dobór słów. Za jego wysokość Ignatiusa. A tutaj ci pomagają mi. Czekajcie, zamrożę ich ponownie. Ha, to fajnie wygląda. Faktycznie jakbyśmy grali jakąś grę RPG, tak czuję po prostu. Dobra, jeden dostał. Teraz tego trzeba. Kurczę, nie mam już mrożenia, więc weźmiemy tutaj go w ten sposób. Ale to naprawdę, kurde, zmieniamy zupełnie gatunek gry. A, pięknie. Właśnie dzięki przejściu ponownemu gry naprawdę wielu rzeczy troszkę lepiej pojąłem. Troszkę lepiej tutaj mi ta sprawność poruszania się idzie, więc... Wygląda na to, że mamy kłopoty. Horda goblinów atakuje tych rozbójników. Co mamy robić? Nieźle, to znaczy... Zaprawdę, Azali, szkujmy zatem żelazo, póki gorące. A jebać to, po prostu bierzmy się do wody. Dobre, nie no. Można być wkurzony na tą grę, ale podczas rozgrywki tutaj nawalanki, czy też jakichś bekowych tekstów często naprawdę zapomina się o wszystkim. I też no mówię, są jakieś pozytywy tego, troszeczkę lepiej grę opanowałem. Ale mi się to podoba. Tutaj jazda z ekipą będzie niezła. Kontynuować marsz do lasu Fargardii. Nasz król słabnie z każdą chwilą. Ale wiecie co? Czekajcie, bo nie mam włączonych napisów w ogóle. Czekajcie. Obraz, nie, dźwięk. Napisy. Włączymy. Okej. Okay. Czasami coś tam gadam, jak oni mówią. Więc w razie czego możecie sobie czytać. Wejdź na szczyt zamku i przygotuj się wokalnie. My zajmiemy się patrolowaniem lasu przed łowami. Ale oni serio są tak nawaleni, że oni tak wiedzą wszystko z jaką rzeczywistość. Legendarny las Fargardii. A o co chodzi z tymi trupami? To nasi polegli bracia. Zmarli w trakcie zbierania kory dla... Chcesz karać króla korą? Okej, teraz już kapuję. Nienawidzisz króla i masz zamiar regularnie podtruwać go zupą z drzewa. Jak śmiesz? Kora jest podstawą średniowiecznej diety. Ale wiesz, że wszyscy ci średniowieczni obywatele umarli w strasznych męczarniach? Wciąż zapominam, że mam do czynienia z wariatami. Pierdzielają korę i co tam? Dobra. A to tak jest epickie. Bitwa wznoszę gwizd i łowczą pieśń. Wyczuwam dek wrogów naszych, bandy marnych. Tak, urocza melodia. Starczy, bardziej, dziękujemy. Anachronisto, stań na straży. My zaś zajmiemy się niebezpiecznymi i szlachetnymi zbiorami. Jeśli pozwolisz, by krasnale nas zabiły, nasze duchy będą cię nawiedzać po wsze czasy. Wykułam kilka katapult, które powinny pomóc w bitwie. Okej, okay, tu mamy zamek. Stwór za stworem. Elektrownia. A pieśnią niniejszą my ich wkurzamy. Zobaczcie. Chwila! Walcie bez rozkazu! Zamek! Też zwróćcie uwagę, jak przyjemna gra może być. Powiedzieć słowo! Zginął w mgnieniu oka! Kiedy gramy w takiej jakby powiedzmy to kooperacji, tak? Naprawdę to jest bardzo fajne.
Czekajcie, tutaj muszę się udać. Ciekawe, co ma dla mnie wszechstronny. Pewnie coś przyda. Bardzie, zaintonuj pieśni łowów! W zamek! Ognia! Niewielka grupa goblinów zbliża się od strony elektrowni. Wow, czekajcie, muszę z powrotem tam wejść. Ja cię kręcę, no nie wierzę w to. Ha! Oczywiście też fajną kooperację mamy w trybie multi, naprawdę. Pograłem troszeczkę, powiem wam, że podobało mi się. Niewielka grupa goblinów zbliża się od strony zamku. Moja dusza niedługo uleci. Dobra, przeczekamy aż. O. Moja dusza niedługo uleci. Co to oznacza? Musicie mi też tłumaczyć, jeśli macie pojęcie, o co oni mówią. Nikogo nie ma w domu! Proszę wrócić za chwilę! Pomocy! Tracę PZ! Tracę siły witalne! Kontynuujcie bez mnie! Aha, ja nawet ich, powiem wam szczerze, nie zauważyłem, że oni tam na dole byli. No dobra. Do pierwszego zagajnika! Bardzie, zaintonuj pieśni łowów! Muszę na nich bardziej uważać. Naprawdę nie spodziewałem się, że oni tutaj gdzieś przyszli. Wielka grupa goblinów zbliża się od strony elektrowni. Elektrownia tutaj, dobra. Elektrownie! Ognia! Jeszcze raz można, czy nie? Niewielka grupa goblinów zbliża się od strony zamku. Dobra, skoczymy tutaj. Wiecie, gdybym ja wiedział, co oni wcześniej do mnie mówili, to pewnie ogarnąłbym, bym im pomógł tam. A ja nie ogarnąłem za bardzo ich słownictwa. Dobra, tutaj. Ole, ich tu nadciąga. Na szczęście ta broń, którą aktualnie sobie kupiłem, widzicie, jest naprawdę bardzo fajna. Mogę wam ją polecić, bo naprawdę kawał dobrej tutaj roboty odwala. Jedna z moich ulubionych. Dobra. Mamy to, tak? Na boskie uzębienie. Rozpraw się z resztą tej miernej. Dobra. A czekajcie, bo sobie mogę znowu tutaj wskoczyć, nie? I ich. No, tutaj rozsadziło tego katapulta od razu. Powinnam kupić nową broń. Król jest dumny. Pokonaliśmy tałataństwo, ale musimy kontynuować zbiory. Chandler, panie, moglibyśmy zamienić słowo? Milcz, anachronistko. Gdzież jest nasz bard? Nie żyje. Do diaska. Nie możemy zbierać bez pieśni. A może ja mogę zostać nowym bardem? Mam dość pracy w kuźni. Chcę być kimś fajniejszym. W rzeczy samej! Możesz być nowym bardem! Byte! Wiecie co, jednak musicie mi tłumaczyć. Wycinkę! Intonuj pieśni głośno, bardzie! Śpiewaj ku chwale boskiej! Dobra. Orkowie! Elektrownie! Ognia! Zarażeni przy zamku! Dobra, tutaj też, kurczę. Łódź mieszkalną! Ognia! Dobra. Z tej strony rozwaleni. Już gleba,
Tak. Tu też. Berserkerzy zbliżają się do nabrzeża. Co taki? Nie można powiedzieć mutanty po prostu. Dostał. Kurczę, jeszcze trzeba przetrwać prawie drugie tyle. Dobra, tu zrobiłem czystki chyba. Dobra, tam ktoś nadchodzi. Zamrożę go, bo to jest najlepszy sposób na niego. Zamrozić go. No właśnie, widzicie? I on teraz już nic nie zrobi. No też trzeba kontrolować tamtymi. Teraz kurde zginę. Dobra. No, a moja nie uleci! Zaraz będzie po mnie, cholęcia! Zaraz zginiemy. Wszyscy tutaj. 8 sekund, kurczę. No, dwalcie te drzewa, bo... Dobra. Wystrzel. Dobra. Ale zobaczcie, jak oni sobie to fajnie wszystko stworzyli tutaj. Nieźle te zamki wyglądają, te wszystkie tutaj katapulty. Przynajmniej mają pasję. Pewnie coś przydatnego. Zaiste, rodacy, było to niesamowite. Pozwól mi złożyć na ręce twe podziękowanie za postawę w boju. Siłę Samsona ty posiadasz, a mądrość u ciebie iście Salomonowa. I moc miłości. Teraz idź, nakarm Ignatiusa suszoną korą i daj mi znać, gdy się ocknie. Mam dla niego robotę. Powróćmy zatem do króla, pędem! Też właśnie jak, wiecie co, przechodziłem sobie grę ponownie, korzystam teraz z tych takich punktów, które mogę wykorzystać. Zobaczyć, jak tutaj sobie kliknę, to mogę szybko się przenieść do pewnego momentu, tutaj w innym miejscu będę na mapie. To jest dosyć fajna sprawa, bo dosyć szybko mi przynosi, nie muszę przez całe miasto lecieć. Co teraz? Też się boję, że nie ma kolejnej misji. No nie żartujcie, że znowu coś się zepsuło. Uf. Idzie bawić. Pamiętasz tę zupę, która niemal kosztowała cię życie? Jakoś nie podeszła. A to dopiero. Dobra, wyślij ekipę, to spotkam się z nią na targowisku. Zdobędziemy prawdziwe żarcie. Kurczę, naprawdę fajne tutaj mają fajną miejscówę. I teraz zobaczymy, gdzie ta misja się odbywa. Widzicie tutaj, więc po co mam tutaj lecieć, jak mogę sobie w naprawdę błyskawiczny sposób. Jeśli chodzi o ekrany ładowania, to jest jedna z lepszych gierek, ponieważ gra się o tak ładuje praktycznie. 10 sekund i praktycznie jesteśmy po drugiej stronie tutaj mapki. W przypadku Assassin's Creed Unity prawie minutę trzeba czekać na ekrany ładowania. Dobra. Na targu muszą mieć choć trochę warzyw i owoców. Może chociaż ziemniaki? Jadali je chyba w XII wieku, co nie? Oj, tego to ci nie powiem, koleżanko. Co jest? Gdzie się podziało żarcie? Te głupie, tłuste gołębie wszystko zeżarły? Czemu gdzie są tłuste? Mało wam niedopałków i śmieci? Gdzież jest obiecana strawa? Gołębie! Gołębie! Puste gołębie? Panie,
Znali je chyba w XII wieku, co nie? No raczej. Witamy w gołębiodromie. Wiele gołębi wchodzi. Jeden może wychodzi. Użyj ślizgowaru i pirogejzerów do pieczenia gołębi. Masz ognistego obrzyna? Też się nada. Dawaj go. No dobra, jedziemy z gołębiami. Upieszemy sobie gołębie z dodatkami, bo bez wątpienia tak można je nazwać. To nie są zwykłe gołębie. Są to gołębie, które wpierdzieliły nam mnóstwo żarcia. Potężny zestaw z gołębi. Pierunów jednych nie widać w ogóle, tak się zlewają z otoczeniem. Jak jeszcze to ziarno jest rozsypane, to on, ta powierzchnia ma inny kolor. Tutaj lecą, dobra. Nie wiem tylko po co ten czas tutaj jest, powiedzcie mi. To im tak się śpieszy tutaj z jedzeniem, że da nam tylko nam minutę 30. Tutaj widzę. Tutaj ptasonka! Super bomba zdaje mega ultra gołą. O, tutaj się zrzucają. Dobra. Platynowe, super bomba zdaje mega ultra gołą combo. Nie, bo odnoszę wrażenie, że tutaj nie można popełnić właśnie żadnego błędu, mam taki czas. Dobra, tutaj. Już? Nawet nie zauważyłem, że już. Ale żarcia. No ale 500. W tych wózkach to by się nie pomieściło, powiem wam. No i jeszcze nam chcą ukraść żarcie, no. Ja wam dam mięcho. A duwa mi to, no jest moje gołębie. To jest moje gołębie, to są moje gołębie. Dobra, chodźcie tutaj. To tu jest frajerem. Haha, wy jesteście frajerami. Zaraz z wami skończę tutaj. Śniemy sobie te petardy, one są naprawdę fajną bronią. Zobaczcie, chwila, moment i to w przeciwnikach. Ale kasiory padło. Tam ich atakuje chyba? Nie, nie, dobra, jedziemy. Zacny dzień na koszenie XP, co nie? Zanim to się skończy, to będę kolejny poziom. Bestie atakują! Dzięki, panie pomocny. Zobaczcie, to jaka to jest beka z nich. Trzeba stanąć w obronie królewskiej uczty. Wiozą. Spuśćże im łomot swym czarodziejskim łukiem. Wiozą usmażone gołębia, lecą tutaj nam. Lecą, jak widzieliście przed chwilą. Pierze leci, po prostu to strasznie bekowo wyglądało. Czekajcie, może. Nie, miśka nie mamy. Aj. Czekajcie, zamrozimy go ponownie. Dlatego to jest najlepszy sposób w sumie, bo jak on nawet jest ognisty, to i tak sporo problemów nam narobi. Czekajcie, on zaraz znowu tutaj się odmrozi, więc... Wolę być przygotowanym. Dobra, dostał. Zobaczcie, te gołębie są... Te gołębie zamieniły się w kurczaki. Zobaczcie to. Wiesz, gołębie są takie duże w ogóle. Ty
Wziemy gołębie, które są kurczakami, które są usmażone, ale pierze leci. Zasadzka! Zło stoi nam na drodze. Mówicie, że zło stoi na drodze. A to co to jest? Nadlatują! A tu kolejna jakaś broń, którą kupiłem, a nawet nie wykorzystałem. Nie przepuścił! Zgłodniałe! Ale tam jest ich. No ale mogliście się podzielić. 500 gołębi. To jest naprawdę sporo. Troszkę się uzbroić tutaj w zdrowie. Rzucimy troszkę tutaj. Troszkę na ślepo tutaj celuję. Ale ich tu jest. Dobrze, że tu się wparowałem. Też mogę zaraz zginąć. Ale jak oni nas atakują z góry, to mają znaczną przewagę, więc ja wolę ich też jakoś zaskoczyć. Miśki lecą, ale też nie trafiają, bo mnie troszkę w ciemno tutaj trafią w nich. Ale z parchami... Ja powtarzałem tą grę i grałem tutaj nieraz z parchami. Kurczę, oni są tak ciężci do pokonania. Najcięższy są po prostu tutaj w tej grze. Bo oni jak strzelają, to takimi seriami. Czeka na delikatesy. Chwila, moment i może być po nas. Do króla! Ignatiusie, jedz, abyś mógł nabrać sił. Jeśli wyżyga tego ptaszora, spadam stąd. W końcu coś porządnego. Nasz król śpi jak dziecko. Dobra robota, wasza miłość. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Być może zechcesz wziąć udział w naszej uczcie. Nie, dzięki. Chyba już wolę korę. Dobra, kolejna misja wykonana, ale powiem wam, ta gra jest kurczę tak fajna, tak fajnie grywalna, tak bekowa, że chyba sobie zagramy jeszcze jedną misję dzisiaj. Dobra. Króla trawi szatański ogień. Znaczy się, jest chory? Niestety nie wiemy, jak przegnać demony. Być może znasz burgrabiego? Wybacz, ale nie znam niestety... burmistrza. Wiem jednak, skąd wziąć lekarstwo. Luzik. Dobra. A gdy wrócę z kochami, zrobię wam awanturę za to, że śmiecie sugerować, iż wiem, skąd wziąć takie rzeczy. Dobra, weźmiemy sobie amunicję pełną, bo sporo tych energetyków mamy. Widziałam skrzynię z lekami, gdy byłam w porcie. No właśnie, zobaczcie, mamy sporo nowej broni do kupna. Co to w ogóle jest? Gdy przeciwników jest zbyt wielu, użyj tej broni, aby ich podrażnić i zmienić kierunek ich ataku, dając sobie szansę na przegrupowanie. Nie za bardzo to czaję. Tu mamy to, wymiatacz, wielorybnik. Kurczę, wielorybnik był fajny nawet, ale czy... Wiecie co, weźmiemy to może faktycznie, bo to by może się przydało. A jeszcze nam tak i tak starczy na coś innego. Weźmiemy to. I wielorybnika też sobie kupię. Musisz traktować ją dobrze. Pamiętaj, co noc czyścić ją i polerować. Dobra, to teraz weźmiemy sobie to. Czyli czas, kurczę, nie wiem, czy mi się czasami nie sumuje, zobaczcie. Bo miałem wcześniej 13, teraz tutaj są statystyki obok, tutaj nie mogę wam palcem pokazać, kurczę. Całkowity czas gry mam 17 godzin. Ja powtarzałem grę, jak miałem 13 godzin. Zobaczcie, tutaj sumuje się ten cały czas z grą, mimo że usunąłem save'a, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy dobrze myślę. Wzmocnienia, co tu mogę? Dobra, wzmocnień na razie nie będę kupował, ale zobaczymy sobie, jak wygląda... To nam w sumie jest niepotrzebne, więc zmienimy sobie na... A
to co to jest? Aha, to jest to nowe, dobra. Czego ja tu jeszcze nie używam za bardzo? Tego w sumie nie używam w ogóle. Więc weźmiemy sobie tego wielorybnika. Kurczę, miałem takie fajne wyposażenie broni, ja to wszystko straciłem. Teraz musiałem znowu pograć troszkę może na, nie wiem... W sumie na streamie nie będę grał, ale będę musiał jakoś to troszeczkę nadrobić, żeby te wszystkie bronie wyposażyć jakoś lepiej. Dobra. Właśnie wszystkie bronie miałem, kurczę, na drugim poziomie, a tu lipa. Teraz straszna. Dobra. Dobra, tyle. Jeśli chodzi o zabawę. Co może jeszcze? Co to jest? Pomów? Nie, nie, nie. Ja chciałbym szybko zmienić sobie strój. Spersonalizuj. Nie, najpierw musimy kupić coś. Tu jakąś może bielizna. Nie, 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 coś innego kupimy. O, jak jesteśmy z tymi, to może coś takiego, chociaż kurczę, zasłania nam całą tutaj. O! Chyba wiem, co kupimy. Chyba to. Dobra, weźmiemy to. Kup i dodaj. Pełny seksapil. O, nie, 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 nie. Nogi teraz. Też weźmiemy. Mamy kobietę, no to możemy kupić coś seksownego na nią. O, na przykład coś takiego. Co? Zobaczcie, jak merda łóżkami. A, no dobre. Nie no, chyba to kupimy. Dobra. Na pewno spodoba mi się prawie tak jak tobie. Okej. Jakieś obuwie, może jakieś byśmy kupili, jakieś szpilki jak są. Jeszcze tutaj trampki to nie, trampek nie będziemy kupować. Kupimy może te buty, co? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale szpilki takie króciutkie strasznie, ale dobra. Nawet to wygląda. I idziemy. Nie no, teraz panienka wygląda nawet ładnie. Dajcie znać, czy wam się podoba. No idziemy na kolejną misję. Gdzie tu jest wyjście? Okej, dobra, lecimy. Tutaj z ledwością skrobać na tą ściankę. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Świetnie. Musi tu być jakiś lek na przeziębienie lub coś, co pomoże Ignatusowi. Teraz sprawdzimy sobie za pomocą anteny kolejny raz. Mamy sporo parchów. Nie, tutaj za pomocą tego nic nie zrobimy jednak. Myślałem, pomyliłem się po prostu. Więc dobra, sprawdzimy te ciężarówki. Blokada ciężarówek Fisco. Oddział ochrony w drodze. Co? O w mordę! Coś mi się wydaje, że te boty nadlecą. Coś innego. Jakieś inne w ogóle. Ale powiem wam, Fisco bot z bombą. Jak grałem sobie, powtarzałem grę, to też no walczyłem z tymi botami, co nie? I też myślę, że najlepszym sposobem jest ich zamrażanie, bo one też, kurczę, mają moc cholery jedne. I je też jest najłatwiej rozwalić zamrażając, zobaczcie. Normalnie musiałbym wykorzystać kilka miśków, żeby je pokonać, a tak chwila, moment i... Nawet te są pokonane.
te kolejne. A, tutaj. Nawet lepiej, że spadł, ale... Kurczę. Dobra, coś są powolne, co mi się podoba, bo mogę sobie pomału z nimi walczyć. Dobra. I pewnie na jedną ciężarówkę były trzy, będą te boty tutaj w dużych ilościach. Pewnie mi się też zapisze jakiś checkpoint jak. Pokonam. Z ich sporo, też ciężki będzie mi do pokonania, powiem wam, naprawdę. Się może wydawać, wiadomo, im jestem dalej w fabule, tym jest mi łatwiej z wszystkim. No, ja pamiętam, że jak grałem pierwszy raz tą grę, to się trudziłem z tymi cholerami małymi. Dobra, zamrożony. Jeszcze jakiś? Chyba tam jest ktoś jeszcze. Zaraz mi się też skończy, kurczę, broń. Muszę gdzieś tutaj ją nabyć. Dostaję same energetyki i jak widzicie jeszcze też... Nie no, muszę troszeczkę odskoczyć im. Wyjść ogólnie z pola, gdzieś tutaj się zaopatrzyć. Jest broń, ale kurde, przydałoby mi się bardziej zdrowie. Miśka wyślemy. Ale misiek tam mało coś działa, nie? Potrzebne jest zamrażanko. Powiedziałbym nawet, że najpierw powinienem ich zamrozić, a dopiero potem się bawić. Tak jak jeden będzie mi latał, a ja będę resztę rozwalał, to wiecie, jak on mi tutaj nakrzyżuje moje plany. Nakrzyżuje, pokrzyżuje. Kurde, zostały ostatnie dwa. Dobra, mam zdrowie, super. Tego jeszcze na... w razie czego zamrożę. Okej. Otwieranie należy ci się. Całkiem nieźle strzelasz. Hej, dzięki panie Tyr. Przydałoby mi się jeszcze jakieś zdrowie, bo zatworzymy to będzie. Pigułka do zażycia przed pigułką po. Nie, na gorączkę to nie pomoże. Kurczę, jestem ciekaw, czy tak czy siak będę musiał wszystkie ciężarówki otworzyć. Czy wystarczy jedna? Dobra, pójdziemy do kolejnych. Tylko wiecie co? Pierwsze to chciałbym zrobić, to gdzieś zdobyć jeszcze broń ewentualnie, bo mam tylko 5 tutaj strzałów. No to jest dla mnie za mało, bez wątpienia. Muszę się przygotować. No, jest tutaj nawet. Właśnie nauczyło mi to ponowna rozgrywka, że wiem, że zawsze gdzieś w okolicy jest dosyć duża dostawa broni, więc to warto tutaj zbierać. Rozejrzeć się, a nie tak na szybko lecieć też. Kinder i Talin. A nie. Dla niemowląt. Mogłam się tego spodziewać. Myślałem, że będzie od razu znowu kolejny atak. A jednak mamy spokój, to jest fajne, cieszy mnie to. Ale tutaj widzę, że kolejny jest skład amunicji, więc wezmę. Fizo tu syna! Ha! Wreszcie coś, co pomoże na gorączkę! I skoro nie musiałem tutaj walczyć z nimi ponownie, to tak zakładam, że tak czy siak. Ta, właśnie je znalazłam. Wracam z powrotem do bazy. Musisz zatrzymać się po drodze. Spotkamy się w parku. To mam zdobyć więcej prochów? Tak czy siak pewnie musiałbym wszystkie ciężarówki obadać. Mi się wydaje. A co ona, co ona od nas chciała? Nie wiem, czy to jest ta babka, która mi się wydaje, że to jest. Coś tam stoi. Będzie gorzej. Zrzucaj z siebie łachy. Spodnie są mega. Lubię eksperymenty, ale powiedz mi, co się pakuje. Ignatiusa trzeba uleczyć 12-wiecznymi metodami.
Musimy upuścić mu krwi. Chyba wiem, do czego zmierzasz. Rozbierz się do gatek i wytaplej w stawie, by zebrać pijawki. O kurwa! Dobra. A więc to jest dla ciebie taki zwykły piknik w parku? No dobra. Lecimy. Pierwsze, co musimy zrobić, to się rozebrać. To jakiś absurd. Chociaż już tak była praktycznie półnaga. O, ja cię kręcę. Powiem wam tak, ja mógłbym sobie tutaj patrzeć. No. I chyba nie powiecie już złego słowa na mnie, że wybrałem kobietę, bo jest na co popatrzeć, jest na co zawiesić oko. Dobra, wbijam tego tutaj małego bajorka. Spokojnie. Tak, myśl o swoim totemie. Myśl o... Kurczę, jeszcze raz. Co za zjebany pomysł? Chuj z Ignatiusem? A, zobacz jak ją, że ona jest czarnoskóra, więc za bardzo tutaj... Sprawdź w innym stawie. Z tego już wyłowiłeś chyba wszystkie. No właśnie, kolejny błąd. Wyłowiłeś. Nie wyłowiłeś, wyłowiłaś. Dobra, jeszcze widzę, mamy dwa miejsca, gdzie one są. Jestem ciekawy, czy te pijawki są na cyckach. Tylko w pewnych, wrażliwych miejscach. Jeszcze tylko jedno. Musisz wypić całą butelkę fizotusyny. Całą butelkę? Czemu? Trzeba nasączyć pijawki tym lekarstwem. Potem, gdy przyczepimy je Ignatiusowi, wprowadzimy lek do jego krwioobiegu. Chyba nie tak działają pijawki. O, że niby znasz się na tym. Hej, to nie ty się tu rozbierasz, więc daj mi chociaż trochę ponarzekać, nim do cna wyssają ze mnie krew. Oj, chciałbym mieć taką pijawką teraz. Postaraj się to bekoło oglądasz. Tracisz zbyt wiele krwi. Hej, czekaj! Oj. Z ledwością idzie, zlewa mi się wszystko. Wszystko okej. Okay. Czuję się, jakbym grał w GTA i był narąbany. Takie wspaniałe! Cóż to? Zgubiliśmy się? O, gdzie Wendy? Gramy w perka? Dalej, złap mnie! Kurczę, ale się cieszę, że... Zdaje się, że pomyliłam burrito. Chwila, co ja gadam? Tutaj! Ale nuda! Trzeba by tu coś zmienić! O, wiem! Lawa! Dalej, złap mnie! Dobra, nie? Masz halucynację? Jak ja tam wejść w ogóle? Powiem wam, że cieszę się, że nie skończyłem tego odcinka na poprzedniej misji, tylko gramy, kontynuujemy to. Fizzy, czy jesteś? A, by się kurczeć! Naciera swoją skórę olejkiem. Włóż olejek do koszyka! Zachowanie jest podobne, jakby była naćpana. Nie. Fizotusin ma jakieś zjebane efekty uboczne. Tego jeszcze nie było. Pomożcie z moimi przyjaciółmi! Są fajni! To tylko sen! Tylko sen! Prawda, by fajnie? Pobawmy się jeszcze! Chodź za mną! Wow. Jak ja się tam dostanę? Mało brakowało! Chodź, daty! Najpierw
znajdujesz pijawki. Potem pijesz lekarstwo, a na koniec zdobywasz władzę. Co tak wolno? Musi się wdrapać wyżej. Gdzie on w ogóle tam leci? To ona w ogóle tutaj za głupoty wygaduje. Wow! Tego się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że od początku nie będę kontynuował tego. Zaraz zobaczymy. A nie, jesteśmy tutaj, gdzie... Ale... Prosto w lawę. Kurczę, coraz trudniejsze trasy nam wyznacza. To była cheerleaderka ninja? Ha, wszystko odwołuje. Fizotusin jest super. Dawaj! Hej, Fizzy, znasz już moich przyjaciół? No ja też nie wiem, kim oni są. Szybciej, kolejne gry czekają. Ole, mało brakowało. Muszę być tutaj w 100% skupiony, bo ta lawa jest wszędzie. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Co to jest w ogóle? Jak to wziąć? Pewnie będę musiał tak czy siak załatwić wszystkich. Mamy sobie zawczasu broń. No, dokładnie. No co ty nie powiesz? Jesteś naprawdę do bani. Hej, do czego tak strzelasz? Wendy? Boże, to naprawdę ty? Sądzę, że pijawki dość już się opiły. Zdejmijmy je i zanieśmy Ignatiusowi. Tylko szybko! Szatański ogień ugaszony. Jesteś zbawieniem Fargarti, do tego znasz się na lekach. Być może raczysz przyjrzeć się narośli, która pojawiła mi się na... Nie, nie, ja leczę tylko królów. Wybacz, takie prawo. No i chyba muzyki nie ma. Milcz, głupcze! Chandler mnie zmusił. Ja i tak nie chciałam być nowym bardem. Podejdź no, rycerzu Fargarti. Sprowadziłeś mnie spod kostuchy drzwi. Rewanż powinnością jest. Pewien Kolo, Brilcrim, twierdził, że możesz zbudować łódź.
Nie wiem, czy to nie rewanż z nawiązką, ale... Pozostaw mi te plany. Przestudiuję je. Wróć dnia następnego. To będziemy radzić, co dalej. No dobra, misja kolejna ukończona. Ale dzisiaj nadrobiliśmy. Ani kropli, po prostu wpadnij do bazy. Spodoba ci się to, co tam mam. Potrzebne nam jeszcze kilka składników. Spróbuj je odnaleźć. Tu jest. No dobra, muszę wam powiedzieć, że nagrałem się dzisiaj w Sunset Overdrive naprawdę. Te wszystkie frakcje, więc może odmieńcy to nie jedyni, którzy się zmienili. Zdaje się, że ci, co przetrwali, też się zmieniają. A zwłaszcza ty. Mam nadzieję, że na lepsze. To już zależy od ciebie. Ja tylko wiem, że w czasie apokalipsy ludzie robią dziwne rzeczy. I to mi się podoba. No dobra, powiem wam, że tak. Nagrałem się dzisiaj za jednym podejściem w tą grę naprawdę sporo. I po pierwsze, nawkurzałem się, tak, bo musiałem całą grę przechodzić drugi raz, to bawię się przy tym niesamowicie. Mimo problemów, które miałem, mimo gliczy, mimo bugów, jakie się pojawiały, bo jak powtarzałem grę, to nawet wkleiłem print screena, gdzieś tam powtarzałem misję tą z tym takim pociągiem i nadal się bardzo fajnie bawiłem. Zmieniłem też, jak widzicie, kobietę, mam nadzieję, że za to dostanę sporo lajków pod tym filmem, bo macie sobie w końcu przez kolejną połowę gry na co tutaj popatrzeć. Tak więc to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapki w górę. Ich będzie jak najwięcej. To odcinki będą się pojawiały też, myślę, że codziennie teraz, ponieważ naprawdę gra jest mega grywalna. Bardzo mi się fajnie gra. Wy też tą grę lubicie, bo widziałem po waszych komentarzach, po waszych łapkach w górę. Tak więc zostawiajcie łapki w górę. Dla mnie to jest ogromna motywacja. Między innymi tą motywacją było ponowne przejście tej gry, a nie odłożenie ją w kąt po prostu po tym, co mi się wydarzyło. Tak więc naprawdę dzięki wielkie za te łapki w górę. To cholernie motywuje, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak taka głupia łapka w górę pokazuje mi, że naprawdę warto coraz to więcej filmów nagrywać z różnych gier i powtarzać chociażby przez 6 godzin ponownie grę. Tak więc trzymajcie się. Nawet nie 6 godzin, bo kurczę, tam było 13, tutaj 17, to nawet nie... Kurczę, szybko przeszedłem tą grę na maksa. No ale mówię, wiele rzeczy już znałem, tak więc tutaj, jak widzicie, naprawdę potem już łatwo szło. Wiele też rzeczy już umiałem, nie musiałem słuchać instrukcji. Więc też dlatego tak szybko się udało to ukończyć. Więc dobra, to by było tyle już. Bez zbędnego gadania. Trzymajcie się. Do kolejnych odcinków. Cześć!